Witam w 16 odcinku podcastu amigaok.pl. Poprzedni był eksperymentalny, był takim podsumowaniem miesiąca stycznia. Teraz jest podsumowanie lutego. Zdaję sobie sprawę, że jest za połową marca, ale spokojnie. Marcowy odcinek ukaże się wcześniej, wrócimy do właściwego tempa. Był odzew po tamtym odcinku. Zacznę od sprostowania. Powiedziałem na przykład, że w przypadku Pistorma jest użyty kafeinek, który jest legalny. Nie jest to prawdą. Ja po prostu opierałem się na swojej niepełnej wiedzy, że Apollo OS wykorzystuje Arosa. Niestety kafeinę jest niczym innym jak kofinem w wersji dla Pistorma. No i niestety nie jest w pełni, że tak powiem, legalny. No to sprostowanie nadesłał i Mirek z PPA. On też miał uwagę do mojego spostrzeżenia na temat wydajności, słabszej wydajności Pistorma pod systemem macOS X i zrobił test, nagrał filmik, podesłał mi. No więc sprawa tak wygląda. Jeśli chodzi o gry, to co ja widziałem, to był Settlersi 2 i Warcraft 2 bodajże, to chodziło to ładnie, natomiast nieakceptowalnie chodziła przeglądarka ICAB, przeglądarka internetowa, czyli by to potwierdzało, że rzeczy pisane pod system, sam system, programy chodzą pod Pistormem słabo, natomiast z grami nie ma problemu. I trzecia rzecz jeszcze od niego, nie wspominałem o GERPie. Do 22 stycznia był GERP. Ja się nie interesuję sceną, więc wspominałem to kompletnie, ale Mirek podesłał mi demko, fajne demko na 500. Ja co nie gustuję w scenie, to nawet mi się podobało, to było demko Slide Clubisque. Bardzo fajne demko. No, w sumie tyle uwag do poprzedniego odcinka. Od siebie jeszcze dodam z takich pominiętych rzeczy, że strona Amiga Remix uzyskała w tym roku ostateczną, odnowioną formę. No, wygląda klasycznie, bardzo, bardzo klasycznie. Czyli amigowo. Czyli jest to taka stylizacja na te czcionki amigowe i ładnie to jest zrobione. No i ta strona jest żywa, to znaczy jest, dosyć często są wrzucane te kawałki. To się fajnie zbiegło, to odświeżenie strony z 20-leciem, bo no w tym roku jest 20-lecie istnienia Amiga Remix. I są tam takie są mordki z uśmieszkami, można po zarejestrowaniu, będąc zalogowanym, głosować na te utwory. No, więcej funkcjonalności, także polecam zajrzeć. www.amigaremix.com. I to, że tak powiem, są sprawy zaległe styczniowe. Co się tyczy lutego, było kilka aktualizacji takich, bym powiedział, no zwyczajnych, no, czyli AMI SSL był zaktualizowany, OpenSSL, HippoPlayer był zaktualizowany. Z takich rzeczy całkiem nowych, no to jest przeglądarka AWeb, została zbudowana na bazie kodów w ostatniej wersji, ale z użyciem najnowszego AMI SSL SDK. No i dzięki temu można otwierać strony z najnowszymi certyfikatami SSL. Ożywienie AWeba to też zasługa Mirka. Z takich współczesnych rzeczy nowych to jest powstanie na LinkedInie grupy amigowej. Grupa nazywa się Amiga, założył ją szaman z Exeka. No dla mnie to jest mnożenie bytów. To znaczy, nie będę hipokrytą, owszem, należę do tej grupy, ale tylko dlatego, że miałem konto na LinkedInie, nic mnie to nie kosztowało kliknąć.
cóż mogę powiedzieć, no jest tyle tych miejsc. No nie wiem, czy jest to akurat potrzebne, no ale w każdym razie co tam się dzieje, no niewiele się dzieje, tam raz na jakiś czas Michał Marek wrzuca jakieś takie no dosyć unikalne materiały, jakieś tam stare skany, czy jakieś materiały prasowe, czy ciekawostki. Takie no kulturalne miejsce wspominkowe, można zajrzeć. To raczej każdy ma chyba ze słuchaczy konto na LinkedInie, bo współcześnie to jest, można powiedzieć, portal jedyny chyba poważny pod kątem zawodowym. Można powiedzieć, profil swój powinien każdy mieć. Ukazała się też aktualizacja do Lite XL. To jest taki lekki edytor tekstu, można powiedzieć programistyczny, napisany w Lua i STL2, i ta aktualizacja dotyczyła motywów kolorystycznych i wtyczek i została skompilowana z najnowszym SDL226 GCC11 i z domyślną lokalizacją dla Amiga S4. Poza tym cóż, nowa wersja AmiMod Radio. Stamen aka STARS wydał Amiga Collection. To jest kolekcja, która została przez niego stworzona w latach 94-99. I teraz to zostało wydane jako kompilacja, całość. I tu nie znam tematu, nie odsłuchiwałem. Następne wydarzenie takie warte uwagi to jest Feedback 14, to jest pakiet muzyczny, który zawiera większość zgłoszeń z konkursu muzycznego GERB, ten co wspominałem przed chwilą. Czterokanałówki. GERB jest organizowany w Szwecji cyklicznie, impreza demoscenowa. Wyszła też nakładka iGame na WHD Load. Działa na Amiga S204, Amiga S4 i MOFS. HEADS, databazę zaktualizowane w Amiga Futura. Z nowości na Morpho Storage. No Fallout cały czas. Prac nad Falloutem. Jakieś takie poza tym dla mnie drobiazgi. Red Pill wyszedł w nowej wersji. To jest taki następca Amosa. Wersja 0. 9.16 i w tej wersji ulepszenie efektu ładowania obiektów w grze, wyzwalacza obiektów, liczby kolizji, wykrywanie obiektów, zarządzania pamięcią, kompresora Schwinkler, systemu HUD, systemu FX i ekranu audio. Z nowych gier to wyszła Maria Renard's Revenge. Jest to gra inspirowana serią Castlevania. Postać jest, można powiedzieć, przerysowana z Castlevania Rondo of Blood. No, gra jest schludna, grafika, muzyka. Na pewno to jest lepsze niż jakieś bioraporty. Warto jeszcze dodać, że to jest... Tytuł powstał przy wykorzystaniu silnika Scorpion. Pozycja jest darmowa, ale oczywiście autorom można wpłacić tam jakiś datek. Gra wymaga Amigi 1200 lub CD32 z Fastem. Można kupić, przepraszam, pobrać albo jako LHA, albo obraz ISO w wersji przygotowanej pod emulację pod Windows, albo jako paczkę dla DA500 Mini. Z takich gier, że tak powiem, NG, to dla Arasa wyszedł Bestie Walker. To jest gra 3D oparta na grze Sokoban. Oryginał napisał Andrzej Martynenko. On konwencję dla Arasa zrobił Coverman. I dla Arosa też wyszła ta karcianka Templaria, wyższa, niższa, czyli tytuł prawidłowy to jest High Low Equal Poker. Wyszedł też
taka ciekawostka dla mnie duża, AmiFox to jest taka przeglądarka internetowa dla klasycznego komputera Amiga i ona działa w ten sposób, że używa wirtualnej przeglądarki Chrome na serwerze i on jest sterowany po prostu przez AmiFoxa, czyli wysyła z powrotem obrazy strony internetowej, przetwarza kliknięcia myszą i naciśnięcia klawiszy. Jakby kogoś interesowało, to na stronie Alps blog to znajdzie. Wyszedł też aktualizacja od Hyperionu, czyli AmigaOS 3.2.2. Ulepszenia dla Text Edit, Show Config, Icon Edit, Kickstart, Sketchboard, Gadget, List, Browser Gadget, Layout Gadget, Window Class, RAM Disk, Locali i Boards Library. Nowa wersja tego AmiMod Radio wyszła. No i nowy numer, papierowy wydanie Amiga Future, to jest numer 161. Zapowiedź książki ST Amiga Trefle Mevars. To jest o konkurencji między komputerami Amiga i Atari ST. Według mnie to jest troszkę stworzenie sztucznego tematu, bo takiej konkurencji nie pamiętam. To znaczy, to był mecz do jednej bramki. Bo Atari ST było porównywane do Amigi 500, ale raczej przegrywało. Tam się Atari ST broniło oprogramowaniem muzycznym jedynie. Sama ta książka, to co można powiedzieć na tym etapie, jak ona powstaje, ma mieć około 400 kolorowych stron i twarda oprawa. Oczekiwana kwota na zbiórkę 22 tysiące euro, to są małe kwoty w porównaniu z innymi zbiórkami. Taką ciekawostkę przy okazji podam, co nie ma w wiki. To byłem pszczylem wtedy jeszcze, oglądałem olimpiadę. I Siergiej Bubka oprócz medalu, tam przydreptał jakiś sponsor i chcieli mu właśnie wręczyć, chyba Atari ST to było właśnie, bo tak musieli sobie zrobić reklamę. On tego nie przyjął. Powiedział, że to jest zabawka dla dzieci. Tak było. Dobra, co jeszcze takiego z PPA tutaj gra Dirali dla systemu MorphOS i AmigaOS 4. To jest port, oczywiście. To jest otwarty port gry Dead Rally z 96 roku. To jest zrobione przez Biwarda i Bshili. Wiadomo, że SDL2 musi być najnowszy. Jeszcze jest port gry Mighty Mike dla MorphOSa. W przeszłości oryginalna gra znana była jako Power PT. To jest zręcznościówka Bars and Pipes, w nowej wersji wyszedł Golem. Dobra, to myślę, że wystarczy wymieniania nowości, bo tego było oczywiście dużo więcej, ale za niedługo się widzimy z podsumowaniem marca. Ogólnie coś się dzieje, można powiedzieć, że mimo tego, że tam AmigaOS 4 w wersji dla zwykłych ludzi, to sobie stoi w miejscu raczej, bo tam ostatnia rzecz, jaką dostałem, to był hotfix w 2021 roku. A raz, mimo tego, że tak właściwie nie żyje, to tam jakieś porty gier wychodzą do niego. MorphOS jest dosyć taki aktywny. Teraz tam oczywiście jest, że tak powiem, pojedynek. Cicha rywalizacja, albo nawet głośna czasami, między AmigaOS 4 a MorphOSem na polu 3D, Quake i inne tego typu gry. Z MorphOSem jest tak, że
są te efekty, jeśli już mogę zahaczyć o Doma, to ostatnia wersja, co widziałem, jest naprawdę dobrze wygląda, tylko że ona niesamowicie zwalnia, jak są jakieś efekty, nie wiem, odbicie od szyby, czy jakiś efekt płomienia, czy no cokolwiek, jakiś efekt zaawansowany, no to od razu spada drastycznie wydajność. Także tam nie wiem, jakie jest rozwiązanie tego problemu, no bo jeżeli to chodziło lepiej na tym samym komputerze pod systemem Apple, no to problem programowy, no na logikę, czyli tu jest, no albo po prostu trzeba dopisać dużo rzeczy do systemu, w zasadzie nie wiem, tak jak w Windowsie mamy DirectX-y na przykład, nie, inne takie rzeczy, albo z kwestia sterownika, no w każdym razie problem jest raczej programowy, bo konfiguracja jest ta sama, a na Apple to chodziło lepiej. No ale jest ambicja po obu stronach, no i użytkownicy korzystają na tym. Z innych rzeczy takich, można powiedzieć, poza nowościami takimi z portali, ja to głównie zaglądam na... Może się tu niektórzy obrażą, ale właściwie ja zaglądam tylko na dwa miejsca. Jedno to jest Commodore News Page, które jest chyba jednym z najstarszych stron amigowych na świecie, nie wiem, czego jest tak mało znana. Ale drugie to jest PPA, oba to miejsca są po polsku, to znaczy to pierwsza ma sekcję polską, takie tłumaczenia. Tam jest język angielski, niemiecki jeszcze i francuski, przepraszam, holenderski i polski. No PPA właściwie to mi w zupełności wystarcza, no. Myślę, wydaje mi się, że naprawdę istotne rzeczy to one się zawsze przebiją. Z takich rzeczy, takich mi bliższych, no to jeśli chodzi o serwis amigo.pl, to niedawno ten dostawca nasz hostingu robił migrację na nowe serwery i są jeszcze szybsze, bo teraz mają być te takie, czy są te takie nowoczesne dyski oparte o NVMe. Także jak już jest wolno, no to już nic nie zrobię. No, ja ze swojej strony, żebym pokasował takie wtyczki, zamulacze różne, no jeżeli coś chodzi wolno pod systemami amigowymi, no to po prostu raczej jest problem wydajnościowy platformy sprzętowej, no bo tu się już od strony serwera nic nie da zrobić. Co się tyczy rzeczy gazetki naszej, no to sobie leży. Po prostu nigdy nie mów nigdy, no ale sprawa jest taka, że zostałem sam z tym, a jeśli chodzi o projekt płyty kompaktowej, no to odzew był na poziomie tam, nie pamiętam dokładnie, czy 10 sztuk, czy kilkunastu sztuk, ale no zakończyło się to klapą, także raczej sobie damy spokój z produktami fizycznymi, bo po prostu nie ma to sensu, no. I nie ma dla kogo tego robić i nie ma kto. No ale przyjdzie lepszy czas, no i raczej będę wracał do Hollywood. Nie teraz jeszcze, ale mam to na uwadze, mam po prostu inne teraz zajęcia, bo muszę się zająć, tak powiem, życiem trochę. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia za 2 tygodnie.